Yo, 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 witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, jest ze mną oczywiście Lighter. A kto inny mógłby być, no dokładnie, właśnie. Właśnie. Takie głupie to z mojej strony, nie? No? Tak za każdym razem mówię, że jest Lighter ze mną, a kto by mógł być? Zawsze jest właśnie. Lighter. Zawsze jest Lighter, tak. I moi drodzy, jesteśmy oczywiście na serwerze 1.9 na Minecrafcie, na Brodatych i będziemy sobie kończyli tą wielką salę pełną filarów. I pomysł był taki, żebyśmy je zrobili ze stonewików. Gdzie ty jesteś? Na górze? No, zrobiłem coś, żeby sobie ułatwić pracę i jak ci to wygląda. No, na górę patrz lepiej, nie na mnie. O, ładne to. To jest fajne. Nadaje... Zostaw no. To. To nie? Jest. To jest świetne. Ale to dodało efektów. No, tylko zrobiłbym troszeczkę to wyżej i zmienił taki troszeczkę blok na taki. Inny niż cobblestone, dobra. Nie, ten dobrze, wiesz jak ten cobblestone stąd fajnie wygląda? To weźmy to na pewno to troszeczkę wyżej. Naprawdę, no, nawet bym tego... Bym najwyżej zrobił go tak, żeby ten napis boss był widoczny i stamtąd, żeby tak schodziło. Świetnie to wygląda. A jak boss był widoczny? No bo, zobacz, jak teraz wchodzisz do tego, to nie widzisz tego napisu boss, nie? Bo on przesłoniony, przesłoniony jest. A, to nie? Ja ci mówię, żeby tak, że to z placu środka będzie tak zlatywało na lewo na przykład, i prawo. No. Uh-huh. Okej, okay, dobra. Dobra, no i słuchajcie, jesteśmy tutaj, jesteśmy. Weekend się kończy, prawda? My to w niedzielę nagrywamy. Jutro od nowa, od poniedziałku. Jak wszystko. I ja z was się nie będę tutaj śmiał, że idziecie do szkoły. No idziecie, taka wasza rola. A dla mnie rola jest taką od poniedziałku do piątku, że wiecie, szkoła, przedszkole, tańce Magdy, inne rzeczy i to wszystko jest. I to jest taki, że... A mi na siłowni nie chcesz wodzić. Rowerem jeździsz, jakiś komar mi tu jeszcze lata, no przestań, komarze ty. I posłuchajcie, i to tak to jest, to, że tutaj się nie obrażajcie na mnie, że ja nieraz tak sobie pogadam, tak ze śmiechem, żartem, że o, do szkoły wam już niedługo musicie iść i tego typu rzeczy. No musicie, taka jest kolej rzeczy, wy do szkoły, a ja znowu zupełnie co innego muszę robić, prawda, no. Co tu zrobić? No tak to wygląda. Tak ten nasz los jest ułożony, że najpierw jest szkoła, a później są inne zajęcia. Inne zajęcia. To ty kopałeś dirt przed chwilą, nie? No a kto? Co? Nie, bo myślałem, że ktoś obok nas jest. Że kopię dirt. No przed chwilą ja dalej. Tutaj w suficie. Mów dalej. Nie, no bo mówię, ogólnie tak właśnie chcę o tym powiedzieć, że takie są realia i takie są... takie są, wiecie, kurde, nie tam, kolej rzeczy po prostu, nie, że tak się robi, no i co zrobić. Chociaż wam powiem szczerze, że z drugiej strony, to wam powiem, że ja z miłą chęcią bym do szkoły wrócił, nie? Wróciłbym do szkoły i sobie... Mówisz tak tylko na początku, potem jakby zaczął chodzić, też powiedziałbyś, że nie chciałbyś. Nie, wiesz, powiem ci Kasper, że... Uwierz mi, tak samo na początku wakacji też powiedziałem, ale fajnie byłoby do szkoły już wrócić, a teraz mówię, ja pierdzielę. A to, bo to brakuje jakoś tak trochę tych kolegów, zajęć. Spotkań, nie? Tego wszystkiego. Nie wiem, spotkam wakacji, miałem sporo, sam o tym wiesz. No tak, ale mówię, wiesz, ze wszystkimi jakichś tam zajęć, jakichś tam innych rzeczy, czegoś tam zawsze brakuje i to nie jest tak, że sobie po prostu wszystko możemy tymi wakacjami zapełnić. Zawsze są jakieś braki, nie? Jak są wakacje, tego? To mówimy do szkoły byśmy poszli, a jak już jesteśmy w szkole, to dlaczego my musimy do tej szkoły chodzić, prawda? Tak to tego, gdyby nie szkoła w sumie albo praca, to człowiek nie cieszyłby tak się bardzo z weekendów czy z jakichś wakacji, z dni wolnych, nie? No tak, no bo u mnie rzecz powiedziawszy, no z racji tego, że ja siedzę w domu, nie? Ci, którzy tam śledzą nieraz to, co ja gdzieś tam gadam i mówię, to ja siedzę sobie w domu, ale nie z racji tego, że chcę być w domu, bo z miłą chęcią bym, powiem wam szczerze, poszedł do pracy, ale z racji właśnie tego, że no... mojego nieszczęsnego kolana, nie? I tak to wygląda, tak ta sytuacja się przedstawia. Kurde, to jest, mam tu ciemno i ja nie wiem, czy ja trafię. Abym jedno trafił, to wtedy będę wiedział już. Pyk, pyk, dobrze. Nice. Przybudowuję to troszeczkę już, żeby to zaczęło jakoś tak fajniej wyglądać.
Później to będziemy dalej upiększać te ściany. I mam nadzieję, że już niedługo kogoś tutaj zaprosimy, otworzymy. Będziecie sobie mogli łazić, nie? Chociaż pomysł jest również też taki, albo powiem wam szczerze, tutaj, jak sobie stoję i buduję, dzisiaj rozmawialiśmy z Lighterem przed nagraniem, że tak delikatnie powiedziawszy, to trochę ta normalna wanilia zaczyna się... Vanilla, tak? Sorry. Vanilla. Vanilla zaczyna się, delikatnie powiem, nudzić. I pomysł jest taki, żeby delikatnie odpocząć od brodatych, tych zwykłych i żebyśmy sobie z Lighterem znowu pograli na modach, nie? I tam trochę coś pobudowali, coś porobili. Czyli by było tak, że wiecie, by był jeden odcinek modów po prostu więcej tygodniowo, bo oprócz tego, że właśnie nagrywam z Marcinem, z Purposem, to dodatkowo bym tutaj nagrywał również mody z Lighterem. Też nie wiem, czy tych modów znowu nie będzie za dużo. Dobrze przynajmniej, że one się różnią pomiędzy tymi, no. co my gramy, naszą rodzinną przygodę, prawda? I że one się, czy one się nie będą nam nudziły. Tak, mogę to ustawiać, to widzicie, o wiele szybciej jest. Ale mam nadzieję, że nie. Więc tutaj pytanie do was, co o tym myślicie, żebyśmy zamiast ogólnie tutaj, wiecie, brodatych, normalnych, nagrywali mody. Nagrywali właśnie mody i tam na modach coś tam działali wspólnie razem. W tym domku, który tam pewnie oglądaliście, jaki powstaje. Kurde, powiem ci, że fajnie te stonbirki tutaj. Najwyżej tutaj by można było w ścianach z czegoś innego trochę porobić, wiesz? Żeby nie robić... No nie, w ścianach się... Ja porobię tam jakieś tam, wiesz, detale z półpłytek, ze schodków, no właśnie, to się porobi. O tym właśnie mówię. Bo to może być, wiesz, jeżeli tutaj, to tego może być po prostu za dużo. Jeżeli byśmy całe zrobili, tak samo i podłoże, tak jak tam żeśmy zrobili na górze fajnie, tak samo i tu by można było coś innego wykombinować, wymyśleć i by było super. Delikatne mam cofnięcia. To już, już. Pyk i pyk. Może od razu tutaj sobie zrobimy tak, tak. Tak, i sobie tutaj od razu już uzupełnimy. Nie do końca. O. Dobra, i kopujemy się w górę. Jeszcze tu. Dobra. Pum, 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 dobra. I lecimy w dół. Dobrze. Jest nice. Odświetlimy to, żeby to miało ręce i nogi. Później tak się to poustawia. To fajnie naprawdę wygląda. Zaraz zobaczę, jak tu się schodzi. Znaczy tutaj to wejście też trzeba będzie jakoś tak inaczej. Ale to fajną głębię daje, wiesz? Jakbyś miał chwilę, chciałbyś zobaczyć. Widzę. Chodząc, taką naprawdę fajną głębię robi. Widzę właśnie. Podoba mi się to. Ja już pociściłem, ja tak samo, jak chcesz przyjść zobaczyć, to chodź. Zaraz, tylko skończę ten jeden, dobra? Widać właśnie ten napis już, w miarę okej. Okay. Widać mi się właśnie daje, że ten kabel jest on tak, bo taki... I... Mówię, jakby był jakiś szarawy blok, taki nie jednolity szary, ale taki bardziej szary, albo taki ciemny, ciemne żelazo, nie? To bym zrobił, że to są takie, wiesz... Co jest, ten dziura było? Pain. Po angielski na polski, to pomóż chain. Co? Zmienić. Łańcuchy, nie, chain. Nie chain. No, to ja nie wiem, jak to łańcuchy chain. Po... Chain, to nie są mam pojęcia. I gdyby to właśnie taki miał cielny kolorek i wtedy zrobił właśnie tak łańcuchy, ale ten, wiesz, kobel fajnie wygląda właśnie, nie wiem dlaczego on tak zaczął fajnie wyglądać oświetlony, tak od drugiej strony. I on naprawdę wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, no. Teraz pójdę zobaczę, już dokończyłem tutaj ten filar. To już widać ten i po prostu zrobiłem tak, że z góry to tak tutaj jest. Tak. Co się brakta? Wiedźma gdzieś jest?
Dobra, lecę zobaczyć. Nie no, wygląda zupełnie inaczej. Fajnie. Naprawdę. To mi się zaczyna naprawdę bardzo podobać. No i tutaj wiecie, no u nas ta budowa, tak troszeczkę wam powiem, no trwa. Znaczy dla mnie to może być nudna budowa, bo ja wszędzie buduję. Ja na Pokemonach pewnie zacznę budować, coś będziemy robić. Ja na Minecrafcie buduję, ja wszędzie buduję. No właśnie, zapraszam was na odcinek Pokemonów, który będzie niedługo na kanale. Bo tam się stała niewyobrażalna rzecz. Ale ja nic więcej nie powiem. Ale rzecz niewyobrażalna, tyle wam powiem. Jak nie obejrzycie, to nie uwierzycie. Dobrze mówię, Kasper? Wszyscy by powiedzieli, że to jest nieprawdą. Jesteś w ogóle? Jestem, mówię. Nie słyszałem cię teraz, nic nie mówiłem. Wiesz, że Szymon też nie uwierzył. No, niewyobrażalna rzecz się stała. Także zapraszam was do oglądnięcia. Pokemonów! W ogóle Pokemony fajne. Ja sobie muszę tak zrobić, jak żeśmy tam mówili na tym odcinku, to co powiedziałeś, to jest dobra ściągawka, żebym ja sobie porobił taką ściągawkę typów Pokemonów, wiecie o co chodzi? Każdy, tak, że, nawet z Szymonem, bo już dawno... na jedynym serwerze, się wcinam. Na jedynym serwerze, jakim graliśmy na Pokemonach, to był Hunter, na Hunterach. I wtedy sporo, naprawdę sporo Pokemonów i tam... Interesowaliśmy tymi Pokemonami. Tak, ale to trzeba się właśnie interesować, żeby wiedzieć. Ja na przykład, no nie powiem, ja się nie znam na Pokemonach, natomiast ja tu bardziej zawsze miałem to, że ja wolałem po prostu na zasadzie takiej, że mi się Pokemon musi podobać, nie? I wyglądowo, że on jest fajny. A tutaj niejednokrotnie tak jest i to się już okazuje prawdą, że... Jaki sztos to znowu? Wygląda świetnie, jeśli nie przychodzi, bo już nie skończyłem, ale dobra. Boże, to orgazm. I tu jest, niejednokrotnie okazuje się, że nie jest to prawdą, że wygląd świadczy o mocy Pokemona i przeważnie tak nie jest, bo nieraz te Pokemony takie brzydkie, że tak powiem, potrafią być o wiele bardziej przydatne podczas pojedynków niż te takie piękne Pokemony. Dobrze mówię, Kacper? Każdy Pokémon ma swoją mocniejszą stronę. To nie jest jak u nas zwierzęta na przykład, nie? No, ale jakbyś tak bliżej tego mikrofonu mówił, to ja bym był ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Okej, teraz jest dobrze? Teraz jest okej, właśnie. Jestem strasznie blisko mikrofonu. Ja też jestem blisko mikrofonu i z tego też powodu fajnie słychać jest po prostu, bo słyszymy taką pełną barwę głosu, a nie taką, wiesz, no... Im dalej od tych naszych pojemnościowych mikrofonów jesteśmy, to ten dźwięk jest bardziej płytki, prawda? Ja nie jestem przystosowany do takiego siedzenia bardzo blisko komputera, wiesz? No ja wiem, bo ty się lubisz rozkładać. Tak, ja się lubię rozkładać. Ja na przykład w środku, na przykład, nie wiem, gram sobie w rolas czy cokolwiek gram. I lubię się tak... I sobie leżysz, prawie. Ja nie miałem jeszcze wtedy mikrofonu pojemnościowego i po prostu zamiast siedzieć normalnie, to ja po prostu leżałem. No, tak to było bywa. Wygodnie, no. A teraz musi... Zaraz przyjdę, ja już kończę. Po prostu naprawdę orgazmu, jak to zobaczysz. Wiesz to? W moim wieku to już jest, wiesz, marzenie, nie? No ale... Nie żartuję teraz. Spokój. Spokój, bo wiecie... No ja mam powiedzieć szczerze, do co ja poradzę, że ja lubię żartować? I ja się lubię z siebie śmiać, naprawdę. To Lighter chyba dobrze wie o tym. Ja naprawdę należę do ludzi, którzy się lubią z samego siebie śmiać. Myślę, nieraz że odwalę manewr taki, to... Ja jestem podobno wykapany tatuś i ja to samo... A to tak samo chyba z wiekiem przychodzi, wiesz, że ktoś się lubi bardziej z siebie śmiać. Niż... Całkiem możliwe. Tutaj witam wszystkich, którzy piszecie do mnie na czacie. Cześć i witacie nas. Dzięki bardzo za przywitanie. Nie no, to jest świetne. To jest piękne. Wiesz, naprawdę. Super. No muszę odwiedzić łazienkę już. Widzisz? No jednak stał to się cud. To pięknie wygląda, stał serio, się cud. Ja a zobacz tutaj, naprawdę, jak wejdziesz tu, chłopie, wejdź, zobacz teraz. Drugi rząd skończyłem robić, jeszcze jeden jak zrobię, to będzie po prostu szok. Patrz, jaką głębię zrobimy tam. Wiesz, tak. I tam będzie coraz bardziej tak mroczno, się, nie? Pamiętam, jak nazywa, jak kiedyś robiłem takie tunele, nie? I to były, zobacz, pokażę ci nawet teraz tutaj.
To się robiło tak i je. Zobacz, jak się robiło. No. Chwila. To się robiło w sposób takowy. Patrz. Już, chwila, odejdź. O, takie kwadraty. I to był kwadrat na kwadracie. I tak samo była taka głębia straszna, nie? No, bo to fajnie właśnie wygląda. Tak, i tak. I to było tak świetne. W środku, patrząc, no. No. Nie, no tak się to głębokie wydawało. Dobrze, żeśmy sobie trochę przygotowali tych stone bryków. Bo kurde, od groma tego tu idzie, wiesz? Ale to nic, damy radę. Myślę, tak samo byśmy mogli zrobić tak, że... Zobacz, w jaki sposób to z tą... Bo tam nie robimy całej sali na fazę z tą bryką, bo to będzie nudne. Nie, ale to i tak trzeba będzie pozdabiać na góry te później, te... Ale patrz, patrz. Pilary. Na przykładzie, nie? No tak patrz, jak tam żeśmy robili? Zostaw na chwilę ten pilar i patrz, no. Co ja robię. No widzę, no rozkopujesz. No i robisz, wróciłeś. Że pilar no. Jakby... Filar! Sorry, filar, bo nie potrafię no, mówić, okej? Coraz bardziej no. Nie potrafię mówić po polsku. No i co, no robię? No i to, takie gąbę był w ziemi, no. Patrz, wmurowany. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. O co? Powiedzmy tak, nie? No. I jakby to się, ten blok się wbił w ziemię i jakby się, rozrósł na przykład, wiem, nie? Wiem, o co a chodzi. Potem, i to było tak samo, potem walnąć tutaj cobblestone na przykład i... Ja to zrobię taki jeden kwadracik. Można. Pokażę, zobacz jak to będzie. Zobaczcie jak to będzie wyglądało. Panie, tylko znowu, trzeba ładnie to właśnie bloki włożyć. Tak, to jest właśnie tutaj, że trzeba to wkomponować. Tak pamiętasz jak na górze żeśmy robili i tam wylewaliśmy tą lawę, i mówiłeś, nie? Jakie to dał, no? Efekt dało fajny. Albo co, robiliśmy ziemię i mówiłeś, że to będzie wszystko wyglądać i nagle fajnie wyglądało, nie? No tak, no bo to wiesz, no w zamyśle takim na samym początku to nie wiadomo jak to by wyglądało, natomiast później jak już się widzi to, czekaj, czy to wystarczająco było? Tak. Widzisz to już, wiesz, po prostu praktycznie w całości, nie? Na oczy, dokładnie. To wtedy masz zupełnie inny pogląd na to, no bo to, powiem szczerze, w niektóre rzeczy, wiecie, no, tak jak się pojedynczo coś tam ustawia, to one, że tak powiem, tyłka nie urywają, tak? Natomiast tyłek zaczyna... Albo underside. Tak. Tyłek zaczyna być urywany dopiero i zobacz, wtedy... zobacz, jak to wygląda teraz. O wiele lepiej sam stołu nowy. Tyłek zaczyna być urywany, moi drodzy, wtedy, kiedy widzimy całość, tak? Całość, no kurde, no świetnie to wygląda. Naprawdę ładnie wygląda, no. Lubię ten... A u góry na przykład jeszcze dorzucić, wiesz, później schodki, które tak będą w drugą stronę, nie? Do sufitu jakby... O Boże, zrobić tego schizową jak z Harry Pottera? No. O ja cię nie pierdaczę. To jest pomysł. No, widzisz? Pomysły są, tylko trzeba realizować. Ale mówię, no tutaj pytanie do was i to chciałbym, żebyście w komentarzach popisali wreszcie, co myślicie o tym, żebyśmy troszeczkę odpuścili tego zwykłej wanilii. Na pewno skończymy ten dół, tak? Tutaj skończymy i tak, potem, tak. Jeżeli... Będzie, że tak. Chyba, że dostaniemy ale... takiego speeda i powiemy, kurde, tak. Że to świetnie wygląda, to jednak nie idziemy stąd. Ale no mówię, albo. No ale troszeczkę można by było odpocząć od tego budowania tutaj i w miejsce, brodatek tutaj normalnego tego survivala wrzucili. Powiem ci, że teraz żałuję bardzo. No. Wrzucilibyśmy odcinek z modów, nie? Żałuję bardzo, że to nie ma flya na przykład. Ze względu na to, że jak teraz patrzę właśnie na tą bramę i ona brakuje, wiesz co w niej? No. Smoka. Smoka? I zrobiłbym po prostu z wełny lub coś tam, jakiś tam, wiesz, po prostu z jakichś bloków smoka, który po prostu, wiesz, nie wiem, jakby bronił tej bramy, nie? Wiesz o co chodzi? No nie ma flya, no co zrobić. Ale to było tak samo świetnie wyglądało na przykład, nie? Ale tak, dobra. No, świetnie. Może spróbuję, ale wątpię. No to będziesz się tyle podstawiał tym? No, to jest trudne. Najgorsze jest to podstawianie, bo trzeba by było zbudować platformę, ale wiecie, no. I później na przykład złożenie... Nie, no okej, ja wiem, Kasper, że nic trudnego, tylko kwestia jest też tego typu, że później z każdym razem, wiesz, chcesz coś zobaczyć, bo dostawisz troszeczkę materiałów, tak, troszeczkę porobisz, prawda?
chcesz zobaczyć efekt, tak? Czy to jest odpowiedni, czy nie? Czy coś byś poprawił, prawda? No bo to nawet chodzi u ciebie o przestawienie, nie wiem, dwóch, trzech bloków w inne miejsce, prawda? Tak, bo tak no, nieraz tak, może być. Prawda. I to tak. jest właśnie denerwujące, że musisz zejść z tej platformy, tak? Schodzisz z platformy, na dół patrzysz, nie? A na tym, flyu sobie odlatujesz. A na flyu po prostu byś sobie... odleciał. Powiem, podleciał ten kawałeczek, tak? I podleciał zaraz w to samo miejsce i przykładowo zmienił... Naprawił. No, poprawił to, co uważałeś, że trzeba było poprawić. To takie to wiecie, no, jest to tak troszeczkę utrudnione. No, ale z drugiej strony jest to survival, no więc co tu dużo powiedzieć. No, survival ma to do siebie, że no nie mamy takich rzeczy, żeby latać tutaj i tego typu rzeczy robić. No i gramy tak, jak gramy, grają wszyscy, no. Jedynie tam ktoś ma VIP-a. Damy w grę taką, jaka jest. No dokładnie, nie możemy każdej gry dostosowywać do swoich własnych potrzeb, bo tak się już po prostu nie da. Po tym jak będą salę Gingis i będziemy dalej coś robić, na pewno musimy zrobić na zewnątrz. Tak. Dobra, ja skończyłem filar. Właśnie groby całe. A następnie, jeżeli naprawdę będę chciał mi się strasznie robić to, to byśmy zrobili smoka i jeszcze przed smokiem, przed bramą właśnie, może jakiegoś ten... miniaturowego jakiegoś wojownika, w sensie wie, żeby było widać, że ta brama, nie wiem, jakoś... nie jest też jakaś za duża, nie? Na niego samego. Ale na przykład, nie wiem, jakby to, nie wiem, było jakiś... Nie no, właśnie ciężko byłoby zrobić smoka takiego, wiesz, dużego i dużego wojownika, nie? Na prostu nie wiem. Smoka zrobić i tyle. Czekaj, to ja tutaj próbuję tak podobnie zrobić, jak ty tam robiłeś. Jakiś, żeby to tak wyglądało. Wiesz, fajnie. Pamiętaj, staraj się myśleć tematycznie, jeżeli robisz coś. No zobacz, przejdź tutaj. U mnie tak to wyszło. Pod, tutaj właśnie zrobiłeś, bo zobacz, za dużo masz połączonych bloków. No ale czego? No, za dużo masz połączonych stąd to, bloków. Stąd to wychodziło, nie? Lepiej to wygląda, naprawdę, jak nie są połączone. Do andazitem to wypchać? I potem wszystko kopiesz dookoła na te właśnie klatki, te klatki, co nie jest właśnie tym. To nie jest z tą brickiem, nie? Mhm. A potem sobie patrzysz, wiesz, gdzie to zapełnić. Jak nawet, nie wiem, w jakimś miejscu, na podjęcie, której nie było dużo tych bloków, zostawiasz sobie jakiegoś bloka. Dobra, no i to czekaj, poustawiajmy na przykład kobla. Tu kobla, po przekątnej kobla, tu rozdzielimy, tu damy po kobla i teraz andazit. Tak o? No i git. Widzisz, jak to fajnie wygląda? No, aż popatrzę z góry na to. Tylko pamiętaj, żeby każdego stołu nawalić, bo stołu strasznie psuje. No tak, no tutaj zaraz rozkopię, bo to jest w ogóle, nie wiem co to jest. Więc najlepiej, ale... mówię ci, na początek nie powinniśmy tak się robić, bawić, tylko na początek skopać całą ziemię ze stołna, nie? I z andezitu w ogóle z czegokolwiek tu jest. Znaczy dookoła to rozkopać, tak? I później dopiero wszystko, uzupełniać. Wszystko, całą ziemię, całą ziemię. No to tak tutaj robię, o. Wiesz, chodzi, dlaczego tak robię? Ze względu na to, że ładniej to wygląda, niż żeby postawić, wiesz, stone brickowe filary czy pilary? Filary. Filary, no, więc dobrze, chciałem zatem. Filary i wiesz, od razu potem inny, bo to wygląda jakby to się, bo to wiesz, nie przychodzi z jednej tematyki od razu na drugą, tylko wiesz, jakbyś tak, jak ona się rozlewa, nie jedna na drugą. No. To ładniejsze, moim zdaniem, jest na cegiełki. I mówisz tak, żeby one nie były za blisko siebie, tak? Żeby się tak za bardzo... Dobra, ile mam odcinka? Nie uczyły. No teraz kończymy, uzupełnię tutaj ten kolejny, że tak powiem, w miarę ten filar, jego podstawę, nie? Dobra, tak by było fajnie. I tu patrząc jeszcze, jak się tu łączy, to tutaj jest ok. Tu damy jeden, tu rzucimy, o. Tu. Teraz to resztę bym... Nie, tak już, dobra, nie będzie się łączyło. Cobblestone. Tutaj, tu. Tu dwa, o. Takie będzie fajne wyjście. Nice. Tu damy kobla. Tu damy kobla. I teraz tutaj andezit. Pyk, pyk, pyk. Teraz na pewno tu. Na pewno
tak. I w tym miejscu damy cegłę, a tutaj damy kobla. O. Tu. Dobra. Kobel jeszcze damy tutaj. Kasper tam dziury wyczynia, robi. Andazi, tak. Tu. Może tutaj. O, nice. Teraz jeszcze jakby to połączyć z koblem. Jakby to z koblem połączyć. Tu może i tutaj cegły jeszcze. O, pyk, 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 pyk. O. Za dużo myślisz. To za dużo myślę, nie przeszkadzaj, bo to jest właśnie bardzo ciężka praca. No i co, chcesz, dobrze wyszło? Mówię ci, za dużo myślisz. Aj, przestań, no ty zawsze... Ja nie mam takiego zmysłu jak ty, bo ty uważasz, że to jest dla ciebie proste i w ogóle. Nie, dla mnie nikogo nie jest proste, ale to nie jest proste. Palisz blokami jak popadnie, żeby nie było po schematem i potem po prostu... No ale ja walę jak popadnie, no i tyle, no i dobrze jest. Ja to chcę zobaczyć z zewnątrz, jak my tu wyszliśmy. O, to już cały ten skopał. Palisz jak popadnie, tak? Fajnie wiedzieć. Blokami. No, tak, tak. Lighter. Uważaj, z kim tańczysz, synu, dobra? Pojedynie cię złapałem, nie? Świetnie to wygląda tutaj. Jeszcze jak na waleniu? Tutaj... Nie, chłopie, to musimy skończyć. Górę to trzeba też zrobić. To będzie coś niesamowitego. To jest, wiesz, plus 20 do wyglądu normalnie. A tymczasem, moi drodzy, cóż. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszamy was do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Pamiętajcie również, że gry łączą nawet pokolenia. Dokładnie, nawet pokolenia. I do kolejnego spotkania, miejmy nadzieję, że znaczy, albo w brodatych, albo w młodach, ale to wszystko zależy od was, więc czekamy na komentarze. Idę na górę. Więc czekamy na komentarze, jak wy to widzicie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest coś niesamowitego, tu jest pięknie. To się robi dopiero rewelka. Naprawdę. No cóż, trzymajcie się, do kolejnego razu, do kolejnego spotkania. Nie zapomnijcie o tych komentarzach, bo to od was zależy, co będziemy dalej nagrywać. Ara. Na razie, cześć, yo!